przymus. Odczuła przymus. Z badania owego słynnego wydarzenia z 1907 roku, kiedy to Maria w Poznaniu w hotelu Bazar daje wszystkie swoje kobiece stroje i transfiguruje się w mężczyznę, w Piotra Własta. Nie czuł w tym żadnej tajemnicy, żadnego błędu, progu, przełomu. Dlatego postanowił pominąć ten wątek. A zainteresowany podsyła do bibliografii. Polecić którąś pozycję, ale będę nieobiektywna. Lecimy dalej.